Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. No i drodzy Państwo, przejechaliśmy dwie ulice dalej, może jedno, może przez osiedle. Jechaliśmy przez osiedle, tym skrótem. I Mirosław Emeryt mówi, drodzy Państwo, chodź, coś Ci pokażę. No to przyjechaliśmy tutaj na parking, no jest cały zastawiony. Ja, powiem szczerze, nie widziałem tego zjawiska albo nie obserwowałem, bo ja od rana do nocy pracuję, nie tak. Jestem jeszcze emerytem. Znaczy, że wytykasz mi to trochę, że a jedyno, ja dostanę jedyno od drogę, swoich pieniędzy żyję. Jedyna droga, jaką pokonuję, to pewnie z firmy do Urzędu Miasta, do strefy parkowania płatnej lub też do gminy, gdzie tam sobie jakoś radzę i nie mam czasu na jeżdżenie i na zakupy w dzień. I tak sobie, przepraszam, rozglądam się i rzeczywiście wszędzie jest tłoczno, poza strefą płatną parkowania. No i Mirek chciał jako emeryt tak. Się wyżalić chyba. Nie, się nie wyżalić, tylko pokazać emerytom, że tu za darmo. Tu za darmo. No tam jak przejdziesz, prawda, przez bramę, to już trzeba zapłacić, bo są parkometry, a tu za darmo. No ale zawsze można pojechać rowerem. Albo pieszo. Tak. Ty, z buta to młodzież mówi, że pójść z buta, tak? Mogę użyć, bo taki stary to jeszcze nie jest. W każdym razie, Mirku, czym byś chciał się podzielić? Powiem, czym jest problem, właśnie. Czym jest problem? Proszę Państwa, wbrew pozorom, to jest parking. Głównie parking, tam samochody jeżdżą, nie szkoła muzyczna, przejechać można i z tamtej strony. Ale o co chodzi? My tu się znajdujemy również w strefie zamieszkania, się okazuje. Bo niby to jest parking, ale znak tam, który stoi, on wyraźnie mówi, to jest strefa zamieszkania. Możecie spotkać się z taką właśnie sytuacją, że tak naprawdę to jest w gruncie rzeczy parking z nielicznymi tam dojazdami, powiedzmy, do tych budynków, ale też tam stoi znak strefa zamieszkania. I co? Też tutaj nie macie pierwszeństwa, nie macie prawie żadnych praw w stosunku do pieszych. Tu piesi mogą na skosy chodzić, przechodzić i tak dalej. Tu też niekoniecznie trzeba wyznaczać żadne przejścia. Nawet zresztą te przejścia z kostki, które tu są, to nawet nie mają znaków, bo nie są przejściami. Bo przejście, żeby było przejściem, musi mieć znak drogowy ten postawiony z pieszym. Ale w każdym bądź razie wróćmy do problemu. Co się, proszę Państwa, w mieście dzieje? W mieście jest wielki problem już w tej chwili z miejscami do parkowania. Jak jest rok szkolny i zjeżdża się jeszcze masa osób z dziećmi z zewnątrz, no bo wiadomo, był ten trend tanich kredytów, budowy, każdy chce mieć domek, no to wyjeżdża za miasto, najbliższe 15 km trzeba przyjechać, dziecko do szkoły przywieźć. No gdzieś te samochody trzeba postawić. I teraz wszystko to w dzień skupia się tutaj w mieście, wszystkie się zjeżdżają. Pomału się te drogi jakoś dojazdowe robi, ale co będzie dalej z miejscami do parkowania? No, mamy miejsca jeszcze na strefie płatnej i to nas ratuje, nie? Bo już te w dni takie szkolne, to te strefy bezpłatne, które są tutaj, już są w dzień właśnie bardzo zajęte. I ja często po okolicznych wsiach jeżdżę i widzę na podwórkach, na gospodarstwach stoi 3-4 samochody. Bo córka, bo syn, bo ojciec, każdy jedzie swoim samochodem na zakupy, do pracy, do miasta. I teraz jest taki apel, że no mimo wszystko coś trzeba będzie z tymi parkingami robić. No metra tu nie wybudujemy, żeby można było do miasta dojeżdżać i tak dalej i potem jeździć. No to co? Nie zrobimy też komunikacji miejskiej tak, żeby zostawiać na parkingach przed miastem. Więc tylko apel jest taki, no
Do jednego całe miasto strefą płatną? Nie, do jednego nie? samochodu ładujmy się maksymalnie. Zamiast czterema samochodami przyjeżdżać z okolic miasta, to zabierajmy tam sobie kolegów do pracy, prawda? I tak niektórzy robią, nie? Że ten tydzień jeździmy twoim samochodem w czwórkę, następny tydzień moim samochodem i tak, bo i tak, paliwo coraz droższe. No trzeba robić też oszczędności, ale dla miasta to będzie wielki oddech. No słuchajcie, wjeżdża cztery samochody, a zamiast czterech samochodów wjeżdża jeden. Także jest taki apel, że może w ten sposób próbujmy to ograniczyć. Natomiast no, jeśli chodzi, no nie, ja nie jestem zwolennikiem płatnych parkingów, bo wiesz, nawet jako emeryt to od razu nawet te tam co złoty 20 miałbym wrzucić i tak dalej, grosz do grosza dwie bułki, nawet po dzisiejszej cenie, bo 55 kosztuje tam mała bułka. Ja oglądam telewizję, drogi Mirku, i wiem, że masz 20 emeryturę. Tak? Jaką? 20. Ale wracajmy do problemu, który tutaj mamy. Słuchajcie państwo, jest, mówię, taki apel do was. Jak nie musicie jechać samochodem, weźcie rower. Rower prawie ma każdy. A rower to zdrowie. To jest, prawda, szybkie przemieszczanie się. To pewnie różnie prawa. Dobrze mówię, Robercie? Ale ty rowerem już nie dojedziesz, bo ty daleko za miastem jedziesz. To chociaż motocykl. I ja bym jeszcze chciał zabrać głos, mimo że to trochę sprzeczne z moją działalnością gospodarczej, no właściwie tak, to no tak. Wrzucam sobie taki zaczątek czegoś, który jest jakby wbrew interesom, ale według mnie, i obserwuję to naprawdę codziennie, dużo tych zjawisk, jest za dużo samochodów. I to głupio brzmi, ale... Ale 3-4 auta w domu to jest za dużo. Ja szanuję pracę, mam pracę, dzięki temu mogę kredyty spłacać, ale obserwując to zjawisko, jest za dużo. To po prostu się w którymś momencie zatka z takim odruchem konwulsyjnym, bo tak. nie przyjmę miasta tego. Dobrze, Robert, powiedziałeś bardzo dobrze. Właśnie ja zaraz tylko czepnę się tego tematu, bo będziemy mówić tam w następnym odcinku właśnie o tym właśnie, że za dużo. Jest wyjście, jeśli szybko wprowadzą europejskie przepisy o badaniu technicznym pojazdów, to duża część tych pojazdów na pewno tego nie przejdzie, bo ten europejski wzorzec, on wyklucza możliwość interpretacji diagnosty. No nie, byłem ostatnio na badaniu technicznym, powiedział, jak wejdzie ten europejski system, to ja tylko, mówi, dostanę wydruk. I jeśli ty zaciągasz na przykład ręczny hamulec i on fajnie, no, hamuje i tak dalej, to ja teraz zgodnie z przepisami go uznam. Ale jeżeli mi wydrukuje, że te układziny trzeba wymienić, bo jego skuteczność jest za niska, to tego samochodu nie mogę przepuścić. I od lat zabiegamy o to, żeby badania techniczne po pierwsze miały większy reżim, bardziej były niezależne od decyzji ludzkiej, tylko były właśnie takie, no, komputerowe i wydruk, i tu on decyduje, dajemy albo nie dajemy, prawda, to prawo dalszej jazdy, i po to również musi być to niestety droższe. Ja nie wiem, dlaczego w ciągu ostatnich, no, kilku lat, mimo szumnych zapowiedzi, nie podniesiono tych stawek, no bo te stacje też trzeba wyposażyć w te urządzenia. To są bardzo duże koszty, nie? Które tam, prawda, dostaniemy wydruk. I to by jednak ograniczyło to ilość tych pojazdów. Dużo by poszło chyba na złom, kolego, jakby tam zadymienie. Na przykład to, prawda, gość, teraz byliśmy tam przed tą stacją, nie powiem którą, nie? I gość trzyma już 10 minut, 15 minut. Czeka na diagnostę, silnik na obrotach. Ja mówię, ty, ale czemu on nie gasi? My mówimy, panie, może pan zgasił? Nie mogę. A on czemu nie gasi? A Robert mówi, ty, bo jak on by zgasił i chciał wyjechać i odpalił, może by poszła chmura czarnego dymu i diagnosta by powiedział, nie, nie może. Mogłoby być tak? Mogłoby być, ale tutaj ja mam takie prywatne przemyślenia i kolejny raz bić młotkiem po głowie. Nie, no musi drożej kosztować, ale może w inny sposób, może po prostu jakąś edukację, bo wiele jest takich społecznych inicjatyw, już nie będę wymieniał jakich, które są bardzo rozpopularyzowane. Protesty są, marsze i tam się o jakieś prawa walczy i jakieś idee
próbuje przepchać, no może przepchać to taką ideę, inaczej zaszczepić o tych pojazdach, że może troszkę mniej. No. Chociaż ja mówię, to dotyka też i mnie, że ja będę miał mniej, tak? Ale ja jestem gotów ponieść to. Bo ty roboty i tak masz na kilka tygodni do przodu, to ale, możemy obciąć o połowę. Ale już nawet nie chodzi o, nie rozmawiajmy o biznesie. No, dobra, chodzi o to, że dopóki ludzie nie będą świadomi tych wszystkich rzeczy, że tak naprawdę, że to od każdego tak. z nas zależy, to... Że to jest jednak zatrucie tego środowiska i ta pogoda, którą piękno mamy już dwa tygodnie prawie, to jest ona związana jednak z tym efektem cieplarnianym. A ten efekt cieplarniany to jest związany z tymi gazami, a te gazy to idą z rury wydechowej, one topią te lodowce. To jest ciąg. To jeszcze jest coraz więcej dowodów na to, że to się sytuacja robi nienormalna, a to między innymi przez samochody. A rowery, a jak Drodzy będą elektryczne, Państwo, będzie lepiej czy nie? Mirek na pewno sam się nie wyłączy. Ale to jest ważne, bo czy te elektryczne będą, nie będzie tego problemu, że to się rozwiąże? Mam nadzieję, że będzie, Mirku, okazja kiedyś porozmawiać na temat właśnie produkcji samochodów, ekologii, wytwarzania pojazdów, utylizacji po pojazdach, może po samych pojazdach nie, po tych rzeczach eksploatacyjnych. Fachowej utylizacji. Fachowej będzie może okazja, bo tutaj jest bardzo wiele do powiedzenia na temat tego, co się w ogóle dzieje, tak? I to nie tylko, w ogóle globalnie, co się tak. dzieje. I na co innego są nastawione wszystkie protestujące organizacje ekologiczne, tak? Czyli jakby... Zielony kolor. Drapiemy się nie tam, gdzie potrzeba. Chyba według tak. mnie. Tak, no. Nawet w niektórych miejscach nie wypada się drapać. No. Tak, i to takie zdanie powiem Państwu tak. może Kowalskiego. Ja jestem, spróbujmy Kowalski. Zakończyć, Mirek jest Kowalski, ja jestem tak. Kowalski, kolega jest Kowalski. Robimy przeciętny program o przeciętnych ludziach. Tak, ale my też wykształcenie mamy i wydaje mi się, nie jesteśmy kretynami. I widzimy, no tak, co się dzieje. Tak no nie tutaj. Więc jakby kończąc ten odcinek, apelujemy do Państwa przede wszystkim o to, że tam, gdzie nie musimy, nie używajmy tych samochodów, nie? Faktycznie, no, siądźmy sobie na ten rower, no, przeciętny taki normalny rower, no to już na każdego tak prawie stać, no, odłoży przez pół roku sobie tam te kilkaset złotych i kupi używany oczywiście. No, ci, co chcą naprawdę zjechać z mniejszym wysiłkiem, za 6 tysięcy kupią sobie już elektryka i to jest genialne rozwiązanie, no niestety trzeba go ładować, ale jak nie mają siły w nogach, to on za nich będzie kręcił, byleby oni sam pedałami. No, ale ja nie powiem, że nie są i droższe rowery, ale to na pewno jest dla zdrowia przede wszystkim. Od czego się zacząć? To dla zdrowia, bo jednak podnosimy sobie, jak to się mówi, wysiłek fizyczny, ciśnienie, nogi, krążenie, prawda, i każdy doktor wam to powiem, mój panie, po co pan ma tam na siłownię wydawać? Kup pan sobie rower, kurde. No, na temat medycyny, Mirku, rozmawiaj. Nie będziemy, bo... Nie nasza bajka. Nie, zwłaszcza, że... Choroby oczywiście, ale leczenie nie. I też w ogóle nie będziemy tego tematu poruszać, bo ci, co zajmują się medycyną, to mają ekologiczne, fajne samochody, nawet czasem po kilka w rodzinie i elektryczne. Tak, i oni dbają o środowisko. Tak, i oni dbają o środowisko, tak jest. I o nas też dbają przez to, mówiąc, że... Mirko, ja ci podziękuję. I my, ja tobie i my Państwu dziękujemy serdecznie.